Czyli najważniejszy cel tego meczu było zdobyć 3 punkty, tak? I to jakby w pełnym zakresie się udało. Może cieszą wygranej końcówki, a martwią gdzieś tam znowu 4-5 punktów przewagi i nagle tracimy to i doprowadzamy do tych końcówek, ale no, finalnie wygrywamy za 3 punkty i to w kontekście tego prezentu mojego jak najbardziej jest satysfakcjonujące. W sumie teraz jesteście w trakcie takiego dosyć ciężkiego tygodnia, bo mecz w sobotę z Bielskiem, dzisiaj Spała i w sobotę już idziecie do Będzina. No tak, zdecydowanie tutaj tak można powiedzieć, że po Bielsku poniedziałek to było takie no, leczenie ran, bo długi mecz, ciężki. Wczoraj jeden trening, siłownia, trening. I tak no, trudno zmotywować do takiego meczu, gdzie wszyscy dookoła mówią, że to musi tak być. A mówimy, dobrze wiemy, że nie zawsze musi się tak dzieje. I tutaj dzisiaj się o mały włos nie przekonaliśmy, co Spała potrafi. Mówię, musieliśmy bardzo mocno się spocić w końcówkach. Na własne życzenie, na pewno, ale na pewno to takie dwa dni po meczu, następny mecz, to też trzeba się tego nauczyć, tak? I jesteśmy akurat w trakcie tego, bo tutaj mecz Będzin, potem czwartkowy mecz z Jaworznem. Także mamy te dwa tygodnie takie bardzo intensywne. Wygrywacie ze Spałą 3-0, ale nie był to taki łatwy mecz, jakby się mogło wydawać. To prawda, w każdym secie walczyliśmy na przewagi, ale to jednak na własnej hali pokazaliśmy młodzieży, że nie oddajemy żadnego punkciku za darmo. Każdy set był na przewagi, to pokazuje, że drużyna ze Spały jest również dobrze przygotowana taktycznie do każdego ze spotkań i pokazali, że są w stanie walczyć z każdym, choć są dużo młodsi od nas. To jednak my wyszliśmy grą w każdym secie, w końcówkach staraliśmy się dołożyć do zagrywce. Wiedzieliśmy, że nie możemy im popuścić, czyli dać palca, bo wezmą dłoń. To my wiedzieliśmy, że jak przyjmiemy, wystawimy sobie dobrze, to skończymy i wygramy każdego seta po kolei. Trochę to trwało, ale wygraliśmy 3-0 i to jest najważniejsze.